poniedziałek o godzinie 14 Adam Nawaka o kosi 23 osobo w kadr reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. Jako pierwsi decyzję selekcjonera poznaj piłkarze z Kateryni ten będzie spotyka się po miadaniu, a następnie, media i kibice. Przez ca noc sztab szkoleniowy analizowa zapisy wideo treningu, wewnętrznego sparingu rozegranego w niedziel czy wyniki bada krwi. Ostateczne decyzje selekcjoner i jego ludzie podjęli nad ranem. Kto wice znajdzie się na licie Nawaki, a kto zbliżające się Mistrzostwa Świata obejrzy w domu. Spod czterech bramkarzy DWCH nie musia omartwić i o miejsce w mundialowej kadrze. O niepodważalnej pozycji Wojciecha SZC Zecnego i Łukasza Fabiaskiego pomarzy mogli Łukasz Skorupski i Bartosz Biakowski. Nie jest tajemnic przecinek Skorup, BY podopieczny Nawaki z Giernika Zabrze, jest ulubiecem selekcjonera. W ostatnim sezonie golkiper Romy rozegra jednak tylko dwa mecze, a na dodatek od rody, przez uraz biodra, którego nabawi się na treningu, nie wiczy z zespołem. Biakowski by na zupełnie innym biegunie, zasob miał jedny rok w championship. Ale do kadry doczy dopiero w marcu 2017 roku. Teorii widzę i argument w, Niskorupski, mia Bartman, ale według naszych informacji o tym kto pojedzie do Rosji zdecydował rasy Skorupskiego. Gdyby nie kontuzjowane biodro to on znalazłby się w kadrze. Ale znajdzie się w niej Biakowski. Dla 30-latka oznacza to spełnienie marzy o ponownym wyjeździe na Mistrzostwa Świata. Bramkarz Ipswichtown wystąpi na turnieju tej rangi w 2007 roku, MU20, zagra na nich z Wojciechem SZC Zecnym i Grzegorzem Krychowiakiem. Teraz razem całe trio poleci na WSC HD. W obronie w ciemno Monewska za wyjściowce ZWRK Defensor W. To Kamil Glalik, Micha Pazdan, Łukasz Piszczek i Maciej Rybus. O miejsce w kadrze nie musieli martwić się takie, Bartosz Bereszyski, który ma za sob najlepszy sezon w karierze, Joniesz Nawaki Tchiagocionek. Dułym znakiem zapytania była dyspozycja Artura Jędrzejczyka, który w ostatnich tygodniach zmaga się nie tylko z brakiem formy, ale i urazem kolana. Piłkarz Legii wróci jednak na dobre tory i podczas niedzielnej gry wewnętrznej należy do najlepszych na boisku. Jak uda on nam się ustali tak on znajdzie się w drużynie na turniej. Bardzo blisko miejsca w kadrze jest taki Jan Bednarek, który pod koniec sezonu wskoczy do podstawowego składu angielskiego Southampton. Brak kompleks W, determinacja i cicha praca 22-latka zaimponowa Y selekcjonerowi, który bardzo poważnie rozpatrzy powołanie młodego defensora. Szans na wyjazd na mistrzostwa straci natomiast inny lewonony ex-stoper Lecha Pozna Marcin Kamiński. Z naszych informacji wynika takie, że miejsca w kadrze zabrakło takie dla innego byłego Lechity, obrocy Dynama Kijów Tomasza Kadziory. Największa rywalizacja trwa w pomocy. Tu spokojnie spa tylko kilku pikarzy, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Karol Linette czy Jakub Baszczykowski. Swój form w Aremowie potwierdzi taki inny ulubieniec Nawaki, Krzysztof Emczyski. Jego obecno na mundialu tylko przez chwilę stała pod znakiem zapytania, gdy legionista wraz z dr Jackiem Jaroszewskim pojecha do Krakowa na przewietlenie minia dwukowego. Gdy zniknie grek podejrzenia kontuzji, zniknie grek te wątpliwości związane z obecności Emki na licie selekcjonera. Przez całe zgrupowanie nie zagrożone by te powołania innych pomocników, S. Awomira Peszki z Lechii Gdańska i Jacka Gieralskiego z Udogorca Razgrad.
Obaj na treningach imponowali zaangażowaniem i determinacją w walce o miejsce w zespole. Po raz kolejny duet w realnie na trenerze zrobi Gieralski. Kater jak zwykle na zajciach nie odstawia nogi i Dowicze warci nawet mimo wybitego na zgrupowaniu Juracie barku. Werder 23 wybra w selekcjonera nie znajdzie się i Paweł Dawidowicz. Kater drugi raz pozna gorzki smak decyzji Nawaki. Pomocnik Palermo Juras odpadł z wycigu o bilet na turniej na ostatniej prostej, nie było dla niego miejsca w samolocie leccym do Francji. Smakiem obejdzie się takie inne młody pikarz, Sebastiana Szymaskiego. 19-latek z Legii Warszawa na treningach dwoi się i troi przecinek, ale nie wytrzyma fizycznej rywalizacji ze starszymi kolegami. Według relacji Obserwator w po kilku ostrzejszych wejciach pomocnik mistrz w Polski traci pewno siebie, co przekada osi na gorsz GR. Do Rosji nie wybiera się Erwin Przemysław Frankowski, Katery pokaza się z nieco lepszej strony, niż Maski, ale i to nie wystarczy o, aby przekona do siebie selekcjonera Adama Nawaka. O krok od powołania Byrefa Kurzawa, Katery zebra wietne recenzje po meczu z Nigerii we Wrocławiu, gdy wystpi na lewej obronie. Pomocnik Giernika dawa Nawace nie tylko jako na boku pomocy, ale i alternatyw w defensywie, szczególnie na tzw. wahadle w ustawieniu z trzema obrocami. W Aramowie form BSN jednak i Jędrzejczyk i Kurzawa mistrzostwa obejrzy w domu. Podobnie jego kolega z Zabrza Szymon Urkowski, Kater takie by niedaleki powołania. Wydaje się przecinek, gdyby Nawaka miał jeszcze jedno wolne miejsce, to zajby jewanie 20-latek z Giernika. W tej chwili jednak nieco wyższe notowania u selekcjonera ma inni rodkowi pomocnicy, Krychowiak, Linety, Mczyski i Gieralski. W polskiej reprezentacji nigdy nie było takiej sytuacji, aby siedmiu napastnik wgrał na tak wysokim poziomie, powiedział kilka dni temu w rozmowie sport.pl Kamil Wilczek. Napastnik Broen by miał rację przecinek, bo w kadrze zabrakło miejsca między innymi dla Krzysztofa Pitka czy Jakuba Wierczoka. Katerzy w tym sezonie zdobyli ponad 20 bramek. O powołanie nie musieli martwić i Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik, ale Wilczek, a także Łukasz Teodorczyk i Dawid Kownacki ostro rywalizowali o miejsce na licie Nawaki. Najszybciej wywalczy je Kownacki, Kater w tym sezonie zaimponował trenerowi Wyspami w Serie A. Na początku cyklu przygotowań niezbyt mocny pozycji miał Teodorczyk, ale na zgrupowaniu w Juracie i Aramowie odrobi tracony do Wilczka dystans. Według naszych informacji rzutem na taemtowanie on wskoczy do reprezentacyjnej kadry i pojedzie na Mistrzostwa Wiata do Rosji. Okoszenie 23-osobowej kadry na Mistrzostwa Wiata będzie miało miejsce w poniedziałek o godzinie 14. Bramkarze: Wojciech SZCZ Sny, Łukasz Fabiaski, Bartosz Biakowski Obrocy, Kamil Glalik, Micha Pazdan, Łukasz Piszczek, Maciej Rybus, Bartosz Bereszyski, Thiago Cionek, Artur Jędrzejczyk, Jan Bednarek pomocnicy, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Karol Linety, Jakub Baszczykowski, Krzysztof Mczyski, Sławomir Peszko, Jacek Gieralska i napastnicy, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Dawid Kownacki, Łukasz Teodorczyk.